Pierwsza książka w moim zakupowym ostatnim szaleństwie to Andrea Botticelli, Muzyka ciszy. Świetny tenor. Chciałabym się więcej o nim dowiedzieć. Następne trzy pozycje to polecone przez mojego przyjaciela Grzesia Stanisław Grzesiuk, Bosow, ale w Ostrogach. 5 lat kacetu oraz Na marginesie życia. Bardzo ciekawa osobowość. Zaczęłam już czytać pierwszą z jego książek, Bosow, ale w Ostrogach. Ma niesamowicie lekkie pióro. Jest bardzo zabawny, inteligentny i rzeczy, które opisuje w tak trudne rzeczy, które opisuje w bardzo prosty i przystępny dla czytelnika sposób. Bardzo lubię takich autorów, ale poczekajmy do końca. Przedostatnią, aż wstyd się przyznać, nigdy nie czytałam Lalki Bolesława Prusa. Jest to jedna z ulubionych książek mojej koleżanki, z którą pracuję. Ona studiuje polonistykę i przeczytała to już wiele, wiele razy, więc chciałabym to nadrobić i kupiłam sobie takie przepiękne wydanie Lalki, jeszcze z opracowaniem. Ajajaj. Dobrze, żeby starczyło czasu na przeczytanie tych wszystkich książek. I ostatnią, Wybór Jasminy. Prawdziwa opowieść o niewolnicy, która wywalczyła sobie życie. Czasem życie wymaga od nas odwagi ponad nasze siły. Jaśmina to nie postać literacka. Wszystko, co zostało opisane w tej książce, wydarzyło się naprawdę, a główna bohaterka podzieliła się swój los z setkami innych kobiet. Wydaje mi się, że akcja tej książki dzieje się w Libii. Jest to bardzo ciekawe dla mnie. Więc tak, oto jest moja ostatnia podróż do antykwariatu. Bardzo się z tego cieszę, szczególnie z Grzesiuka, ponieważ byłam bardzo ciekawa jego książek. Dobrze, pozdrawiam serdecznie.